like a kite. Won't you let me be your guide? Let me keep you by my side, and we'll thrive. Tak, ścigaliśmy się przy 35 stopniach, bardzo dużym słońcu, tutaj jest deszcz, warunki były bardzo trudne. W związku z tym jest zupełnie inna technika, tutaj jest trudniej, a dla nas paradoksalnie łatwiej. Łatwiej nam jest wychwycić te osoby, które dobrze czują się na nawierzchni śliskiej, ale jak wiemy, nawierzchnia śliska jest zawsze trudniejsza, także dla nas paradoksalnie łatwiej wyłonić te perełki. Wraz z Polskim Związkiem Motorowym przygotowaliśmy program szkoleniowy. Dziewczynki dowiedzą się, czym jest ściganie się, jak być profesjonalnym kierowcą wyścigowym. Będą miały również szansę przejechać się ze mną na prawym fotelu, moim wyścigowym Seatem Leonem Racerem podczas samochodowych Mistrzostw Polski w Poznaniu. Również pójdziemy na gokarty halowe, odwiedzimy profesjonalny symulator. Także naprawdę program jest ciekawy. Myślę, że jest to duża przygoda dla dziewczynek i taka prawdziwa styczność z motorsportem. And we'll thrive. Za nami już dwie edycje Girls on Track Karting Challenge, świetnej inicjatywy, która już miała miejsce w Tychach i w Rzeszowie. Jesteśmy zadowoleni, że i poziom wysoki, i frekwencja dobra, także inicjatywa znakomita. Mam nadzieję, że po szkoleniu, które teraz nastąpi wspólnie z Gosią Rdest, uda nam się wyłonić najlepsze dziewczyny, które będą nas godnie reprezentować na finale w Le Mans na początku przyszłego roku. Także trzymajmy kciuki i myślę, że nasze dziewczyny podbiją Europę. Girls on Track! Trzymajcie kciuki za polskie finalistki podczas europejskiego finału w Le Mans.